Siema, z tej strony Wędkarstwo Rafał. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę, jakie płotki złapałem przez te dwa dni, od kiedy można chodzić na ryby. Tutaj wszystko to są właśnie płotki. Jedna jest taka około 25 cm, a reszty takie małe. Zaraz wezmę właśnie podbierak i zaczniemy je tutaj sobie wyławiać, Wam pokażę. Może niedługo je wpuszczę tam do mojego oczka. Na razie są w takiej, jakby to powiedzieć, w takim czymś. O. Te rybki są na razie. Za jakieś może... No, jeszcze dzisiaj sobie pójdę na ryby, to jak dzisiaj coś złapię, to jeszcze powpuszczam. I będziemy je teraz sobie wyławiać. Ja zrobię cięcie. Jak będę już miał jakąś wyłowioną, to Wam pokażę. O, jak właśnie tutaj już możecie zobaczyć, właśnie takie ogromne tutaj, ta ogromna płotka. Tutaj akurat mam jeszcze takie dwie małe, około tak, ta ma może około 15, a tamta około 10, a ta największa to akurat ma ze 25 cm tutaj. Ta. Zaraz tą Wam największą pokażę, jak mi się ją uda wyjąć z tego, bo ona tak szaleje, jak się ją weźmie do ręki. No i Wam teraz ją pokażę. O, jak możecie zobaczyć, ona jest naprawdę ogromna. Z 25 cm. To jest moja pierwsza płotka w tym sezonie. Taką pierwszą złapałem, największą. Ją od razu wypuszczamy, bo nie chcę jej męczyć strasznie. Tutaj Wam pokażę te mniejsze. No to takie płotki malutkie, ta ma około tak, mówię, ta ma około 10 cm. Czekajcie, bo nie chcę popłynąć za bardzo. No i ostatnia tutaj, jak możecie zauważyć, ta ma około tak 15, jak Wam już mówiłem. O, właśnie jeszcze. I ją też już wypuściliśmy. Tutaj. Więc tej ostatniej płotki Wam nie będę pokazywał, bo już ich nie chcę męczyć, tak tych rybek. Więc subujcie i lajkujcie kanał, piszcie w komentarzach, jakie ryby właśnie chcielibyście, żebym powpuszczał do mojego oczka. Więc to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.